Kurde, zawsze zaklinujesz tutaj. No, dobra, już jesteś na miejscu. Dzień dobry bardzo wszystkim przy sobocie. Który to już numer odcinka? 39, 40, 71, 84? Jakoś tak. Jak myślicie na samym początku tego odcinka? Ile wyjdzie tak naprawdę filmów z ogrodnika? Piszcie w komentarzach, ile przewidujecie. Ja tak przewiduję, koło, nie przesadzając, że gdzieś tak koło 60 ich będzie. Lekko, jeśli chodzi o ogarnięcie całego ogrodnika do piękniutkiego, eleganckowskiego stanu. Sprawa wygląda tak dzisiaj. Co będziemy w ogóle dzisiaj robić? Chciałbym zdemontować tą pompkę do końca, jeśli się uda. A jeśli się nie uda, to zastosować jakieś tam brutalne i nie wiadomo jakie jeszcze metody, żeby móc to ściągnąć. Pisaliście, gdzieś tam jakiś komentarz się przewinął, że pompka przyrdzewiała do serwa. Jak przyrdzewiała do serwa, to trzeba będzie pukać młoteczkiem. I tak by to wyglądało. Dziś stoję trochę w innym miejscu, jeśli chodzi o moją służbówkę. Coś tam się kurde wysypało wczoraj. Samochodów było jak ruskich wojsk, nie miałem gdzie zaparkować, to stanąłem tak sobie trochę na partyzanta w innym miejscu, ale spoko. Trochę tu będzie trzęsło, bo ulica jest taka spatologowana. Myślę, że nie będzie wam to przeszkadzać w nagraniu i że widzicie dobrze. Co jeszcze bym chciał powiedzieć? Przyjechały amortyzatory wczoraj, wraz z poduszkami oczywiście i z osłonami, jak się mówi prawidłowo po polsku, Staubschutz, osłona przeciwkurzowi, o, dobrze mówię, jakoś tak, to przyjechało. Dzisiaj ma dojechać nowa pompka hamulcowa, patrząc po tym, co się dzieje. Gołąb odlecieć nie może. No nie może. Kurde, tak kulał dziwnie. Odleciał, spoko. Chciałem mu pomóc. Pompka ma dojechać hamulcowa dzisiaj i ma ją przyjechać jeszcze z sprężyny. Dzisiaj jest sobota, dziś u mnie DHL jeździ. Ja zostawiłem w razie czego pełnomocnictwo, żeby mi zostawił pod garażem te paczuszki, gdyby w razie czego mnie nie było. I tak by to na razie musiało wyglądać. I plan mam taki ambicowski, słuchajcie. Tylko zaraz go opowiem, pod warunkiem, że chyba nie będzie korków dzisiaj żadnych, bo ostatnio to, co się tutaj działo, to była jedna wielka masakra, całe Görlitz było zablokowane. Ale nie chcę na temat się tego korka wypowiadać, bo jakbym zaczął się wypowiadać, to by wybuchła gównoburza. A nie będę tego odcinka akurat psuł na ten temat. Może kiedy indziej się na ten temat wypowiem, to będziecie z czasem siedzieć i obserwować moje odcinki dalsze. Ja się może za ten czas stąd wydostanę. Dobra, skoczymy sobie po kawę i z kawą jedziemy od razu do garażu. Wystawię skrzynkę na zewnątrz, żeby w razie czego gość miał gdzie zostawić paczuszki. Przy tym deszczu, żeby nie leżały na ten, to damy skrzyneczkę, jakiś dekielek i powinno być spoko. Co bym chciał jeszcze powiedzieć odnośnie zawieszenia, które będziemy robić, wymieniać całe. Przede wszystkim najpierw trzeba będzie skompletować wszystkie części. Wszystko chciałbym, żeby przyjechało i jak będzie troszkę więcej czasu na to, w któryś weekend, to poświęci się odcinek cały jeden konkretny odnośnie składania już zawieszenia. I nie będę robił wszystko naraz. Najpierw zrobimy sobie stronę lewą, zakonserwujemy wszystko, wyszlifujemy i tak dalej. I trzeba będzie jeszcze troszkę podemontować parę rzeczy, między innymi będę chciał wymienić wahacze ze sworzniami, osłonę przegubu byśmy też jednak wymienili, ponieważ po tylu latach guma jak się zacznie rozruszowywać, zajebisty twój język, rozruszowywać, rozruszać i tak dalej, to może sobie z czasem zacząć pękać i zacznie olej wylatywać z przegubu, z osłony, znaczy się,
i by trzeba było jakoś spróbować odkręcić półośkę od zwrotnicy, bo odkręcenie tego to jest mega wyczynem, zwłaszcza po tylu latach, jak to jest zardzewiałe. Spróbujemy coś w tym temacie zrobić. I by trzeba było zweryfikować łożysko. Łożysko byśmy też ewentualnie zmienili. W jakim stanie w ogóle te łożyska będą. Będziemy rozkręcać i obserwować. Dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o takie info grubsze. To w takim razie widzimy się za niedługo. Mamy kawę, mamy wszystko. Teraz tak, jeszcze chciałem powiedzieć, pewną kwestię poruszyć. Tak mi się akurat przypomniało przed chwilą, jak sobie właśnie ten kubek wziąłem. Zwracacie mi częstą uwagę, że dałeś ciała MGR z tego względu, że robisz wszystko naraz w tym samochodzie. Tak, można by tak rzec, że robię wszystko naraz. Zgadzam się z tym. Dobra, przyjmuję baty na klatę. Bo byłem ciekaw po prostu wielu rzeczy w tym Passacie, co jest w całości, co nie jest ewentualnie w całości. Tu rozkręciłem, tam pogrzebałem. Wy też tak trochę błądzicie między tymi odcinkami, bo nie wiecie, czego się tak naprawdę, jak leci, nie wiem, odcinek pół godziny, to nie wiecie, co w tym odcinku będzie, mimo że jest zatytułowane, nie wiem, na przykład rozbiórka zawieszenia, a tak naprawdę robię wiele innych rzeczy naraz. Wiem, dałem ciała z tym, że robię wszystko naraz, powinienem skończyć jedno i potem brać się za drugie. Choć najważniejsze w tym całym przedsięwzięciu to jest to, żeby gadał silnik. I dlatego jeżeli silnik gada, to jesteśmy już na dobrej drodze do szczęścia. Zupełnie jak w prawdziwym, kurwa, związku. Dobra, weź tu już spierdalaj do tego garażu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Deszczyk sobie kropi dość porządnie. I teraz tak, zobaczymy, co się tu będzie dzisiaj działo. Światło dajmy sobie eleganckowsko. Dobra, tyle niech zostanie, niech trochę powietrza świeżego też trochę wlatuje. I teraz tak, tutaj może być problem generalnie z odkręceniem półośki. Jeszcze co bym chciał tu zrobić, to tak, na pewno ten łącznik stabilizatora wymienimy. Zobaczcie, guma jest nadpękana. Jego się tam odkręca jakoś od spodu, ten łącznik stabilizacji. To powinien się nazywać pałąk stabilizacji, a nie łącznik. Tak mi się tylko powiedziało. Będziemy ściągać wahacz. Wahacze też będą, słuchajcie, do wymiany. Przemyślałem sobie to wszystko. I założymy wahacze nowe. To nie są akurat drogie rzeczy, więc zrobimy i ogarniemy, co trzeba, jeśli chodzi o te wahacze. Sworzeń, który jest tu pod spodem, też go wymienimy, bo na pewno z tego sworznia guma, która się na nim znajduje, na pewno jest nadpękana. Tak samo jak to wygląda właśnie tu na tym łączniku. Będzie trzeba to wszystko podnieść, zobaczyć, jak to wygląda. Ze starych rzeczy, co na pewno zostanie, to zostanie zwrotnica. Tam zwrotnicę to przeszlifujemy i zakonserwujemy. I na pewno zostanie półośka. Z tego względu, że tam dostać się i tam odkręcać, to nie, niestety, ale nie w takich warunkach, jakie mam tutaj. Dlatego ten odcinek zatytułuję o dalszą demolkę zawieszenia. Tutaj też by się na tym drążku kierowniczym przydało wymienić tą tulejkę. To też tak, widzicie, wygląda jak wygląda. Może coś z tym zrobimy, albo i nie. Dobra, to dzisiaj tak. Dzisiaj próbujemy to odkręcać. Jak nie da rady, to trudno, to nie da rady, to nie ściągniemy. I będziemy ściągać wahacz. Tylko przed ściągnięciem wahacza, tego tutaj prętu, tego całego, o, tu. Tam jest śruba, więc powinniśmy dojść, mam nadzieję, w porządeczku. I spróbujemy ten łącznik ściągnąć tutaj. I odkręcić sworzeń. I ściągnąć tą blachę. No co, bierz się za robotę. Jak już chcesz to ściągać, to zacznij sobie od zrobienia porządku z tymi śrubkami, żebyś mógł ładnie tutaj odkręcić tą osłonę. Teraz tutaj pod spodem jeszcze.
No, jak ci się uda tą osłonę tutaj tarczy zdjąć, no to będziesz, kurde, prawie że na dobrej drodze, ale to prawie, bo to wiesz, bo to czy ty to zdejmiesz, to jest tam wielki znak zapytania. Ja pierdolę, ten drążek kierowniczy, słuchajcie, on się ociągnie aż tam daleko. Ja nie wiem, jak ja go ściągnę, czy wystarczy tylko ten pręt odkręcić od tego, czy jak? Dobra, do tego będziemy dochodzić później. Najpierw zaczniemy od tej tarczy. Możesz, kurde, że śrubę już przejechał. Nie. Jednak trzeba szósteczkę wziąć. Spróbuj, może teraz ci się uda. Co ty, kurwa, robisz? Może spróbuj takim kluczem. Co jest, kurde? Ósemka za duża, a siódemka za mała znowu. Jak ty to, kurde, chcesz ściągnąć teraz? Siódemka była za mała, a szóstka jest za duża teraz, kurwa. Z tymi kluczami jest coś tu na odwrót. Numery mniejsze są większymi, a większe są mniejszymi. Nie ściągniesz teraz tego, kurwa. Nie ściągniesz, pana żyć z tego. Siódemka jest za mała, a ósemka jest znowu za duża. Nie mam klucza w optymalizacji, ale tą tarczę to wydaje mi się, że on wystarczy tylko... Dobra, już ci idzie średnio, jak z samego rana. Zaczynasz przygodę z rozkręcaniem. Widzisz, tutaj też dałeś ciała, bo kurde, powinieneś te śruby wcześniej dobrze nasmarować tym odrdzewiaczem. No i widzisz, co żeś kurde narobił. Będzie tak średnio teraz. Dobra, to w takim razie jak tu ci nie idzie, to... O. Coś sobie tutaj trzeszczy. Coś czuję, panowie, że te gumy na tym wahaczu tam z tyłu, że one istnieją, ale tylko teoretycznie. Kurwa. I spróbuj teraz w takim razie tu u dołu odkręcić. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Dobra, trzynastka i lecisz z tematem. Kurwa, nie w tą stronę. Dobra, mamy pierwszą śrubeczkę. Od sworznia. Kurde, przydałaby się teraz tą tarczę ściągnąć, bo... Widzisz, jak to teraz jest, że... Jedno nam poszło. Dawaj drugie. Zamknij ryj. W sumie jest też taki aliganckowski pomysł, że jak to odkręcę, to sobie na lewarku to podniesiemy do góry. Dobra, na razie poluzowaliśmy wszystkie śruby. Ale rzeźnia. No, odkręcenie sworznia poszło nam nawet sprawnie, bym powiedział. Akurat do sworznia są już nowe śrubki sprzedawane, więc tymi starymi to nawet nie będziemy musieli się już bawić. Można powiedzieć, że sworzeń nam poszedł dość sprawnie. O, osłona sworznia. Tak. I teraz jeszcze, teraz by trzeba było odkręcić wahacze, tylko że ja się zastanawiam. Zobaczcie sobie tam razem ze mną. Czy ten wahacz jest tylko i wyłącznie na tej jednej śrubie? Bo tutaj akurat w tej belce, tu u spodu, ja nie czuję tam żadnych śrub. Ani też po drugiej stronie, tak jakby po prostu ta śruba tylko wchodziła w to jedno miejsce tutaj.
I to chyba wskazuje wszystko na to, że tak jest. No ale czy w ogóle uda mi się go wykręcić, to też jest takie... No, tu on jest... Po tej stronie to on jest przyczepiony właśnie do podłogi. Tak jakby to wyglądało. Jakby się te dwie śruby udało odkręcić, to praktycznie wahacz mamy już na zewnątrz. Spróbuj w takim razie spróbować tą śrubę odkręcić. I lecisz z tematem. 18 tu będzie szła? Tak, 18. Okej. Co, myślisz, że to tak łatwo ci się uda odkręcić? Wow! No to próbuj, kurde. Spróbuj nogą. Poszło. Poszło. Dawaj jeszcze raz nogą. Poszło. Poszło nawet sprawnie. No, tego bym się nie spodziewał. Spodziewałem się, że będę jakiś większy problem tutaj napotykał, ale okazuje się, że na razie jednak nie. O, ale śruba wielka, spoko. I co? Tak po prostu on sobie z tego zejdzie? Dobra, zaraz spróbujemy go ściągnąć, tylko teraz właśnie spróbujemy odkręcić tą śrubkę, tu następną. Poszło! Pięknie, kurde! O. Tu coś było, kurde, grane nie tak. Patrzcie, jaka zdrowa śruba. W porównaniu do tej. Czyli coś tu nie gra. Coś tu, kurde, nie gra. I co? Tak po prostu sobie ten wahacz teraz powinien spaść, co? Miejmy nadzieję, że tak jest. O, może go najpierw z tej zwrotnicy wyciągnij. O, i daj go tak w dół tam. A, chwila. Jego trzyma tutaj jeszcze łącznik stabilizatora. Co ty myślałeś, że już go tak po prostu zdejmiesz? O, właśnie. Czyli tak, musimy jeszcze odkręcić łącznik stabilizatora tu pod spodem. Takie coś, takie buciki. Dobra, ale w każdym razie wahacz już prawie z tej tulei wypadł tam. Nie z tulei, tylko z tej, mówcie, z tego uchwytu na tuleję. To próbuj w takim razie odkręcać stabilizator. Odkręcę stabilizator. Odkręcę w tolerancji. No, jak na razie idzie, powiedzmy, chyba sprawnie. Jest! Poszło, kurde! O, to już nam wyszło dosyć fajnie. O, i mamy wahacz. Fajnie. Odzyskaliśmy wahacz, tylko... Czekajcie, muszę sobie tą zwrotnicę zawiesić najlepiej tutaj na ten, żeby to tak sobie fajnie wisiało, bo trochę mi tu przeszkadza. O, i taki kabelek właśnie, który wziąłem od PS2, służy do tego, że wisi zwrotnica. Dobra, dawaj ten wahacz, kurde, na zewnątrz. Co? O, guma się tam zaśmiedziała. Dawaj, wyjmuj, kurde. Kurde, żebyś czegoś nie łamał, weź tam pod spód, lepiej zajrzyj. Jest, wydostaliśmy. Wahacze też pewnie nie były wymieniane od nowości, ale gdy uprzątniemy sobie tą pajęczynę, to zobaczcie. Tu można pomiędzy normalnie śrubokręta wbić. Tyle zostało z tego wahacza. To znaczy, no to są tuleje tak naprawdę. Te części są wymienialne, bo wahacze to są no ogólnie takie, jakie widać. Ludzie często też wymieniają same tuleje na wahaczach, ale no, swoje lata stania to było. Tu są resztki jakiegoś pająka, ale ewidentnie nawet tuleje, które tak wyglądają w ten sposób, to są ewidentnie
do wymiany, do wyrzucenia. Ale już wymienimy z całymi wahaczami, nie będę musiał się bawić w renowację akurat tego. Tu pająki sobie zrobiły fajny domek. Ta guma też, zobaczcie, tu pęknięcie jakieś, tu się zaczynają już numery. Po tej stronie to samo, przez tyle lat stania, o widzicie, o, wystarczy parę razy przejechać, tak, o, już po prostu ta guma się zaczyna kruszyć. I dobra, wahacze będą nowe. O, zobaczmy sobie numer, jakby ktoś potrzebował i chciałby zamówić oryginalne wahacze, to już ma numer. One są też właśnie do Volkswagena i do Audi. Można sobie zapauzować i ten numer spisać. Tą osłonę jeszcze będziemy musieli ściągnąć, bo nowe wahacze jak przyjadą, to najprawdopodobniej nie będzie tej osłony tutaj. On ją się jakoś tak właśnie ściąga. O, tu jest taki ten, zobaczcie sobie. Tu jest taki plasticzek, który trzeba właśnie tak... Są takie specjalne szczypce do tego, żeby to ściągnąć, ale będziemy się zajmować tym później akurat, żeby móc to wyciągnąć w miarę i nie połamać tego, bo ta osłona musi być. I dobra, to w takim razie ściągnęliśmy sobie lewy wahacz, tyle z niego zostało. Teraz w takim razie łącznik stabilizatora, o, ściągnij sobie. To będziemy musieli też wymienić, łączniczek stabilizatora. Położymy sobie gdzieś tutaj. Przyjrzyjcie się, zobaczcie sobie. Przepraszam, czy to się nazywa łącznik stabilizatora? Pewnie chyba źle określam, ale w każdym razie myślę, że większość się domyśla, o co mi chodzi. Niech sobie tu leży. Teraz tak, drążek kierowniczy, nie wiem co mam z tym drążkiem kierowniczym teraz zrobić tak na dobrą sprawę, bo na pewno to będzie też do wymiany tutaj ta gumka cała, która jest. Chyba, że całe drążki kierownicze przyjadą, ale to bym musiał się dostać tam z tyłu i jakoś spróbować odkręcić, a tutaj ta osłona idzie aż tam daleko, więc tak tu nurkować pod samochodem nie chce mi się. No, no, jesteś stabilny, ale mimo wszystko ja tutaj wchodził jednak nie będę. Nie będę, nie będę, nie będę. I co? Próbujemy to ściągnąć jakoś, jak myślicie? Aha, dobra, weź bieg, wrzuć. Piątkę. Teraz nie powinno się kręcić. Nie, wrzuć. Jedyneczka, o, nie powinno się już kręcić. I co? Ściągnęliśmy wahacz i co? Na tym koniec? Dobra, próbuj pana to odkręcić, może ci się uda, albo i nie, do siebie. O kurwa. Czekaj, jak ty to chcesz odkręcić? Czekaj. W dół. Albo do góry? Nie, do siebie musisz. Kurwa, co ty robisz? Wykręcisz wszystko. Patrz, zaraz kurde osłonę przegubu uszkodzisz. Powinieneś najpierw to odkręcić, a potem dopiero wahacz. Widzisz, żeś zrobił robotę na odwrót. Czekajcie, mam pomysł. Skoro to się tak kołysze, to może podważę tu lewarkiem. O, i też będzie spoko. Aha, to żeś podważył. Teraz to ci lewarka zabraknie. Chociaż jeszcze inaczej, weź ten kabel, utnij. I możesz to zrobić tak, o. Oprzesz na ten normalnie. Czekaj, weź to sobie zdejmij. Zjebałeś, kurwa. Zjebałeś. Powinieneś to zrobić na wahaczu.
Teraz to chuja odkręcisz pewnie. Ale próbuj. Od czego masz kurwa nogi? Tutaj. Teraz tak, jedną nogą trzymaj lebarek, a drugą próbuj. Dobra, teraz to wygląda mniej więcej tak. Jedno jest pewne. Zaraz uszkodzę osłonę przegubą i taki będzie tego finał, ale próbujmy teraz odkręcać. Jest. Dolna śruba jednak się poddała, ta nie chciała. Ale poszło, spoko. No i stworzeń nam teraz powinien wyjść dosyć fajnie. Stój i nigdzie nie idź. Nie ma, że boli. Partyzanka musi być. O, taki coś właśnie. Wow. Tylko, że stworzenia nie wyciągniemy. Musimy go tutaj jakimś klinem podważyć. A taki klin akurat mam. Dupakala, simpaja, fombo. Jest, wydostał się. No, jest patencik, można, można. Mamy stworzeń na zewnątrz. Ulala, gaciu, gaciu, baby. O kurwa, co ty tam ciągniesz? Nie byłam, nie wyciągnij razem z kierownicą. Nie spierdol czegoś. Kurwa, czy... Czekaj, chyba kierownica się no, kierownica się przekręca. Ruszasz kierownicą. Kurwa, na wszystkie strony. Dobra. Kurwa, się to wszystko niewygodnie tak odkręca, bo to się całe tutaj rusza, widzicie? Opiździał normalnie. Ale będzie składania po tym masakra. Wolę sobie nie wyobrażać. Kurde, czemu nie wyłazisz? Co to za robaczek na stół odwiedził? Patrzcie, obserwujcie gościa. Pewnie jakaś larwa czegoś. Niepotrzebna mi twa zguba, idź więc z Bogiem, mędoluba. Paj, zaraz się kurwa zamieni w czarownika i mnie obdarzy 200 milionami dolarów. Gorda, mamy delikatniutki problem. Tą końcówkę drążka, żeby wykręcić, to trzeba najprawdopodobniej od tego prętu odkręcić, bo nie na daremno to się nazywają końcówki drążków. Ja próbowałem to wybić z tego tutaj, ale nie ma takiej siły. To jest wkręcone po prostu w ten metalowy tutaj drążek. Pałąk, można powiedzieć, do zwrotnicy. I teraz tak. Siódemka mi tu nie pasuje. Siódemka jest za mała, a ósemka jest za duża. I najprościej w świecie będziemy musieli tą tarczę na siłę stąd wyłamać, bo tak czy inaczej przyjdzie nowa. O, tu się coś kiedyś stało. Nie wiem, ktoś to zrobił, na pewno nie ja. I damy w takim razie nową, bo inaczej tych śrub nie wykręcę. A musimy to ściągnąć, żeby wydostać drążek. Chyba, że jest jakiś inny sposób na to, co na pewno jest, ale ja nic na ten temat na razie nie wiem. Teraz tak, tylko jak ty ten drążek złapiesz, żeby go wykręcić stąd? To jest kurde pytanie. Ta śruba jest przyspawana chyba do tego, nie?
Kurde, jak ty to wykręcisz teraz stąd? Bo to ci nic nie da, jak zdejmiesz. Choć musisz zdjąć tak czy inaczej, żeby zwrotnicę potem czyścić dobrze. Dobra, to rób, kurde. Ręką wyrwij metal. O. Pięknie, kurwa. Chce ktoś na pamiątkę? Dobra, teraz kiedy masz tutaj... A, tu jest coś jeszcze. A nie! To było przecież od tej tarczy. Wow! I co? Myślisz, że coś z tym wykombinujesz teraz? Podejrzewam, że chyba nie. No ale co? Próbuj, byś musiał jakoś to złapać i kręcić tym drążkiem, ale rozregulujesz wtedy cały układ kierowniczy, kurwa. Jak ty to teraz z tego wyciągniesz? Co? Będziesz wiercił. Chciałeś na siłę, to masz na siłę. Będziesz teraz wiercił. Mówię, próbowałem ósemką i ósemką chuja odkręcę. No to mamy delikatniuśki problemik. Tu idzie klucz 20, a mam 19 i 21 oczkowy. Więc dzisiaj tego nie odkręcę. Można kupić klucz 20. I tak by to musiało wyglądać. Ta osłona przegubu jest tutaj bardzo ciekawa. Jak myślicie? Ściągamy tą osłonę przegubu? Tylko muszę najpierw ten drążek stąd wydostać. Tu nawet nie ma co pukać młotkiem w to, bo to jest wkręcone na ten tutaj. O, na ten dings, nie? Dobra, na razie to tak musi zostać. Poczekamy, co tam będziecie pisać ciekawego. Tamtą stronę będziemy rozbrajać kiedy indziej. Teraz trzeba będzie się zająć ogólnie konserwacją tego podwozia. To wszystko, ten cały syf stąd trzeba będzie wyczyścić porządnie. Ładnie zrobić porządek z tą blaszką tutaj. I co? Czekać na nowe części, aż przyjadą, nie? Dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. Zanotuję to jako demontaż zawiechy i pompy hamulcowej. To wszystko. Subskrybować i obserwować.